Józef Kufel, pośrednik nieruchomości z Żywca, rzeczoznawca majątkowy. Chciałbym kupić nieruchomość pod inwestycję. Do czego może mi się przydać taka nieruchomość? To zależy od Twoich preferencji, od Twojego wyboru. Inwestycje w nieruchomości można kierować albo w kierunku zakupu gruntów. I to są najczęściej realizowane inwestycje w Beskidach. Można na tych gruntach budować domy i wtedy wchodzimy w inwestycje deweloperskie. Można kupować domy, które będziesz wynajmował i zarabiać z najmu. Coraz bardziej popularny najem krótkoterminowy. Możesz również mieć to jako lokatę kapitału w dłuższym okresie czasu. Możesz zainwestować również w nieruchomości komercyjne, ale to akurat w Beskidach jest rynek dość trudny. Ile mogę zarobić na takiej nieruchomości rocznie? Zależy, jaka to jest nieruchomość. W przypadku gruntów może to być 10% rocznie, jeżeli dobrze kupisz. Może być więcej, możesz również stracić. To nie jest tak, że zawsze zyskasz. W przypadku domów czy mieszkań możesz z każdego mieszkania mieć dochód rzędu 1000–1500 miesięcznie. Jeżeli będą to nieruchomości komercyjne, no to oczywiście ten dochód może wzrosnąć, ale rośnie również ryzyko. Ile potrzebuje pieniędzy na taką inwestycję? Żeby kupić ładną działkę, to musisz mieć około 100 tysięcy złotych. Żeby kupić dom, to jest, zaczyna się od 300 tysięcy, normalne domy do zamieszkania. W górę oczywiście. Jeżeli myślimy o nieruchomościach komercyjnych, no to wchodzimy w kwoty milionowe. A co z dalszym stosowaniem takiej nieruchomości? Skąd wziąć na to środki? Zawsze możesz sięgnąć po kredyt pod warunkiem, że masz zdolność kredytową. To jest podstawowy warunek. I drugi warunek, że nie boisz się ryzyka, bo wiadomo, że kredyt pomaga w inwestowaniu i jest wręcz często nieodzowny, natomiast wiąże się zawsze z nim ryzyko. Najlepiej pomaga kredyt w inwestycjach krótkoterminowych, kiedy mamy coś, możemy kupić nieruchomość, na którą nie mamy własnych środków. I jeżeli sprzedamy ją z zyskiem, no to ten zysk, kredyt stanowi dla nas dźwignię finansową, czyli pomaga nam więcej zarobić. Kredyt jest również dobry wówczas, kiedy wynajmujemy nieruchomość zakupioną i ta nieruchomość spłaca się z czynszu wynajmu. Zostaje jeszcze jakaś nadwyżka, która jest dodatkowym zyskiem. Czy powinienem wziąć kredyt, czy lepiej, jeśli będę miał gotówkę? Zawsze lepiej mieć gotówkę, bo wtedy czujesz się bezpieczniej. Natomiast kredyt zawsze może pomóc, czyli w miarę jak stajesz się coraz bardziej zaawansowany w inwestowaniu, możesz sięgać po kredyt. Jak lokalizacja wpływa na wysokość zarobku na takiej inwestycji w nieruchomość? To jest kluczowy element, to jeżeli nie trafimy z lokalizacją, to możemy ponieść koszty i nie odzyskać włożonych środków. Także lokalizacja jest tutaj kluczem. Podaj kilka przykładów takich inwestycji, które już zrealizowałeś. No, może niech to będą 3 przykłady. Czy jeżeli mówimy o inwestycjach w Beskidach, to tak jak powiedziałem, głównie są grunty. Jedną z pierwszych takich inwestycji, którą sam realizowałem wspólnie z grupą kolegów, był zakup 16 działek od Urzędu Miasta w Żywcu bezpośrednio nad Jeziorem Żywieckim. Było to w roku 2001 za 216 tysięcy. Te działki później były sprzedawane aż do 2013 roku, ale dochód z tego był
700 tysięcy, czyli zysk około 500 tysięcy w przeciągu 13 lat. Przykładem inwestycji, którą pomogłem zrealizować klientce, jest zakup działki za 42 tysiące w 2000 roku. I teraz tą samą działkę sprzedała w 2018 roku za 216 tysięcy. Czyli tam stopa zwrotu taka średnioroczna wyszła 20%. Teraz przymierzam się do własnej inwestycji, inwestycji deweloperskiej. Mam nadzieję, że będzie ona sukcesem. Nie liczę tutaj na jakieś wielkie zyski, bo to jest początek. Już inwestycja ruszyła, będą to 3 domy zaprojektowane przez dobrego architekta, moją córkę. Solidnie zbudowane, w pięknym miejscu, na 6-arowych działkach. Mam nadzieję, że klienci będą zadowoleni po zakupie. Jak możemy się z Tobą skontaktować? Zapraszam na stronę internetową www.jkm.pl do kontaktu mailowego albo telefonicznego. Bardzo dziękuję. Józef Kufel, Nieruchomości, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.